Dobry wieczór, kochani. To już nasze ostatnie spotkanie tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Jak wasze nastroje? Mam nadzieję, że nie daliście sobie wejść wszystkim i wszystkiemu na waszą głowę. Pocieszcie się tym świątecznym czasem, który zbliża się do nas już wielkimi krokami. Bierzcie wszystko z dystansem. Nie musi być 12 potraw na stole i kuchnia nie musi błyszczeć na glanc. Najważniejsze, że możecie być razem w małym gronie, ale własnym gronie. Tak sobie myślałam nad tym, którą historię przedstawić wam w ten niedzielny, grudniowy wieczór. I wybrałam historię Oli. Posłuchajcie. Dzień dobry pani. Dzień dobry, Olu, a może lepiej dobry wieczór. Widziałam pani post na Instagramie. Pomysł z Love Story bardzo mi się spodobał, więc dzielę się i swoją historią. Olu, super. Dziękuję ci, że zdecydowałaś się podzielić tu z nami częścią swojego życia. Mam na imię Ola. Mam 18 lat. Może jestem młoda, ale doświadczyłam pięknej miłości. Chcę opowiedzieć o Marcie. Martę poznałam już w przedszkolu. Tak jakoś się zakolegowałyśmy, a z biegiem czasu i zaprzyjaźniłyśmy. To była moja taka prawdziwa psia psiuła. Wspólnie świętowałyśmy swoje urodziny, spędzałyśmy czas na podwórku, w piaskownicy, bawiłyśmy się lalkami, oglądałyśmy bajki, uczyłyśmy się jeździć na rowerze czy hulajnodze. Wspólnie chodziłyśmy do kościoła. Później nawet byłyśmy w tej samej klasie w podstawówce. Wydaje mi się, że siłą rzeczy nasi rodzice też się zaprzyjaźnili. Mieszkałyśmy na tym samym osiedlu. Uważam, że miałyśmy wspaniałe dzieciństwo. Ale może i do czasu. Na wakacjach między pierwszą a drugą klasą Marta zaczęła się robić jakaś słaba, coraz bardziej zmęczona i coraz mniej jej się chciało bawić. Pamiętam, że pewnego dnia Marta musiała iść do szpitala. Nie pamiętam już na jak długo, ale mi się wydawało, że to wieczność. Cały czas dopytywałam mamę, kiedy Marta wróci z tego szpitala i po co w ogóle ona tam jest. Mama mówiła, że lekarze chcą zbadać Martę, by dowiedzieć się właśnie, co jej dolega. I przyszedł wrzesień. Marta wróciła, ale była już taka inna. Pamiętam jak dziś, kiedy moja mama wzięła mnie na rozmowę, a raczej przyszła do mojego pokoju i zapytała, czy pobawię się z nią w lekarza. I wówczas powiedziała mi, że Marta jest chora i że jest to ciężka choroba i że Marta będzie musiała teraz częściej odwiedzać lekarza w szpitalu. I że pewnie teraz będzie bawić się ze mną trochę mniej, i że Marty ciało i jej wygląd trochę się zmieni. Nie rozumiałam tego, co mama do mnie mówi. Byłam dzieckiem. Ja cieszyłam się, że Marta w końcu wróciła ze szpitala. Dla mnie wyglądała ona tak samo, tylko faktycznie miała czasami jakby mniej siły. Nadal oglądałyśmy wspólnie bajki, jeździłyśmy na hulajnogach, śpiewałyśmy i tańczyłyśmy w domu przed telewizorem. Chodziłyśmy wspólnie do szkoły i odrabiałyśmy lekcje. No chyba, że Marta
Nie mogła być w szkole, bo jak to mówiła moja mama, odwiedzała lekarza w szpitalu. Pamięta, jak Marta mówiła, że idzie odwiedzić fryzjera i będzie miała nową fryzurę. Jak wróciła, nie mogłam jej poznać. Miała długie, różowe włosy. Też takie chciałam. Więc Marta powiedziała, że mogę wziąć jej, bo to peruka. Więc ją ściągnęła z głowy. Wtedy dopiero zauważyłam, że Marta nie ma włosów na głowie. W ogóle. Ani jednego. To był dla mnie szok. Nie mogłam w to uwierzyć. Myślałam, że razem chcemy zapuszczać włosy do komunii. Spytałam jej się, dlaczego się tak obcięła. Ona powiedziała, że to taka choroba, że własnych włosów się nie ma chwilowo, ale za to można mieć takie, jakie się tylko chce. Przymierzyłam jej perukę i tak stałam w tych różowych włosach, a ona łysa obok mnie. Zaczęłyśmy się śmiać i bawić się w przebieranki. Marty mama pozwalała nam zawsze używać jej butów, nawet dawała nam kosmetyki do malowania, albo sama nas malowała. Pamiętam, jak wróciłam tego dnia do domu i powiedziałam mamie, że też chcę taką samą perukę co Marta. Moja mama kupiła mi identyczną i też poszłam do fryzjera i wróciłam od niego bez włosów. Marta i jej mama towarzyszyła mi i mojej mamie. Chyba nasze mamy jakoś się wówczas wzruszyły. Moja mama całowała mnie później w tą łysą głowę, jak nigdy dotąd. Pamiętam, że w naszej klasie zrobił się trend później na te różowe włosy. Wydaje mi się, że ten fakt sprawił Marcie dużo radości. Marta opowiadała, jak to jest w szpitalu, że tam nie jest sama, bo jest dużo dzieci i są miłe pielęgniarki i lekarze. Spytałam się jej, czy się nie boi. Powiedziała, że nie i że jak dorośnie, to zostanie pielęgniarką. Bawiłyśmy się razem w szpital. Najczęściej to ja byłam tym chorym pacjentem, a Marta lekarzem lub pielęgniarką. I tak na zmianę. Pewnego dnia, jak Marta znowu poszła do szpitala, poprosiłam mamę, byśmy pojechały ją tam w końcu odwiedzić, bo nigdy nie byłam w szpitalu, no i chciałabym zobaczyć, jak tam jest. Mama powiedziała, że zapyta się lekarza, czy możemy. Okazało się, że lekarz pozwolił, więc całą rodziną wybraliśmy się w odwiedziny do Marty, do szpitala. Ja oczywiście w tych moich pięknych, długich, różowych włosach. Pamiętam, jak duże wrażenie zrobiła na mnie ilość korytarza w tym szpitalu i w ogóle był on taki wielki dla mnie. Tyle ludzi tam było, zarówno odwiedzających, jak i chorych, w różnym wieku. Trafiliśmy na piękną pogodę. Ludzie spacerowali na zewnątrz, mimo że było już chłodno, a w zasadzie zimno. To był grudzień. Zbliżały się Mikołajki. Marta leżała na samej górze. Faktycznie było tam więcej dzieci na oddziale. Cieszę się, że nie była sama. Była tam nawet sala zabaw, więc poszłyśmy się tam bawić. Stwierdziłyśmy, że napiszemy swoje listy do świętego Mikołaja. Marta chciała nowe włosy. Tylko tym razem koloru niebieskiego. I chciała wyzdrowieć. Ja poprosiłam też o nową perukę, ale koloru żółtego. I o to, żeby Marta wyzdrowiała. I o brata, bo od zawsze chciałam mieć brata. Siostry nie chciałam, bo miałam przecież Martę. Marta odeszła 6 grudnia. W Mikołajki. Pamiętam, jak moja mama płakała tego dnia, a tato ją pocieszał. Tak mocno ją tulił.
później podeszli do mnie razem i powiedzieli, że Marta umarła i że życie jej tu na ziemi się już skończyło. Zapytałam, co to znaczy? Co to znaczy umrzeć? Więc tato powiedział, że to taki stan, kiedy twoje serce nagle się zatrzymuje i przestaje bić dalej. Co wtedy zapytałam? Mama powiedziała, że później to się idzie do obozi, bo ona tam na nas w niebie już czeka. Zaczęłam zatem tak rozmyślać o tej Bozi i rozmyślam o niej do dnia dzisiejszego. Zapytałam się mamy, czy kiedyś jeszcze Marta zobaczy. Mama powiedziała, że na pewno i że jej może teraz nie widzę. To wcale nie znaczy, że nie mogę się z nią nadal przyjaźnić. Że mogę do niej mówić i ona na pewno mnie słyszy. Zastanawiałam się, jak to jest, że mogę do niej mówić i ona na pewno mnie słyszy. Zastanawiałam się, jak to jest, ale mój tato powiedział i nadal w sumie powiada, że wszystko jest możliwe. Mikołaj przyniósł mi perukę, o którą prosiłam w liście. Za jakiś czas przyniósł mi też brata. W peruce chodziłam, aż mi włosy odrosły. Mam je po dzień dzisiejszy. Myślę o Marcie. Wspominam ją, tęsknię za nią i rozmawiam z nią. Opowiadam jej, jak minął mój dzień. Opowiadam o swoich miłościach, o szkole, o wszystkim. Wierzę, że mnie słyszy, bo w końcu nie ma rzeczy niemożliwych. To taki mój anioł stróż tam w niebie. Ola. Ojejciu, Olu. Olu, Olu. Odkrywając rąbka swego życia, pokazałaś nam nowe oblicze miłości. Oblicze, które do tej pory jeszcze w historiach miłosnych nie odkryliśmy. Jest to miłość przyjaźni. Dziękuję ci za to. Myślę, że niełatwo było podzielić się tą historią z nami. Teraz z tego miejsca bardzo, i to bardzo mocno cię ściskam. Poruszyłaś moje serce, no. Robiłam przerwy, zatykało mnie. Niesamowita historia. Ojejciu. Jestem pewna, że nie tylko moje serce zostało tutaj poruszone, ale i niejednego naszego słuchacza. Doświadczyłaś wspaniałej przyjaźni, cudownej miłości bliźniego. Myślę, że byłaś wielkim oparciem dla Marty w tych trudnych dla niej chwilach, będąc tym samym niesamowitym darem, który ją spotkał. Wiesz, tak sobie myślę, że Marta była wspaniałym darem dla ciebie. Teraz już wiesz, że miłość potrafi być czasami ciężka, ale nadal jest piękna. I choć rani, kiedy człowiek odchodzi, to sprawia, że wzrastamy i stajemy się tacy jakby bardziej ludzcy. Tak, tak bym to powiedziała. Teraz tam u góry masz już dwóch aniołów, stróżów. Jesteś w dobrych rękach, Olu. Kochani,
To już wszystko na dzisiaj. Nie wiem jak Was, ale historia Oli wzruszyła mnie dziś bardzo. Bądźcie dla siebie oparciem nawzajem. Wspierajcie się. A nade wszystko kochajcie.